Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Wokusia. Trzymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Już tego nie mówimy. Po tej stronie mikrofonu. Rocznicowym możemy. Witają się z wami Bogusia Szewczyk. Cześć Bogusiu. Witam was moi drodzy i witam słuchacze. Cześć. Żarłok, czyli Skóra. Cześć. Gryzę wszystkich słuchaczy ostro i bezlitośnie. Witam. Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam cię. Witam słuchaczy i witam was wszystkich również bardzo serdecznie. Oczywiście mamy tutaj także Huberta Spandowskiego. Cześć Mando. Cześć. I jestem także ja, Szymon Cieśliński, czyli Szymas. Witam wszystkich. Spotykamy się tutaj dzisiaj w tej podniosłej chwili, w tym cudownym dniu, by świętować drugie urodziny naszej platformy, drugie urodziny konglomeratu podcastowego i tym razem postanowiliśmy podejść do tego nagrania troszkę mniej standardowo, to znaczy nie bawić się już w takie typowe podsumowanie roku ubiegłego, w plany na rok kolejny czy w statystyki, a zrobić odcinek tematyczny i porozmawiać o tym, dlaczego słuchamy podcastów i dlaczego je nagrywamy. Zaprosiliśmy do tej audycji także licznych gości, których wstawki będziecie mogli usłyszeć zaraz po tej naszej krótkiej wymianie zdań, po tym naszym wstępie. Listę oczywiście wszystkich wstawek, wszystkich podcastów, wszystkich występów gościnnych znajdziecie w poście u nas, czy to na stronie, czy na YouTubie. A my teraz właśnie od razu nie będziemy przedłużać, tylko przejdziemy do tematu i porozmawiamy o tym, jak to z nami było, jak my zaczynaliśmy naszą przygodę z podcastingiem, czy to z nagrywaniem, czy to z samym słuchaniem. Ktoś chciałby przejąć piłeczkę i zacząć? Bogusie, Bogusie na początek. Obawiałam się, że tak będzie. No dobrze. Moja przygoda z podcastami zaczęła się w 2014 roku i pierwszym podcastem, którego zaczęłam słuchać tak nałogowo, były Klasyki dla grzeszników Karoliny Głowackiej. To właściwie nie jest podcast, tylko audycja radiowa w Tok FM. No nie nazywaj, właśnie nie nazywaj tego podcastem, bo to obrażasz nas. Ale wiesz, na stronach internetowych Głowacka i jej goście figurują jako podcast, więc no to... No, radia też, radia od zawsze, od bardzo dawna udostępniają też audycje jako podcasty. Dokładnie, w takiej formie. No to, a tak z naszego tutaj jakby kręgu, to pierwszym podcastem, jaki w ogóle wysłuchałam, to było radio Stephen King numer 17. Tak. Tak, na temat odcinka z archiwum Mix, który został napisany przez Stephena Kinga, także to w temacie. No a potem to już poszło. I dlaczego zaczęłam nagrywać? No właściwie to podcasty okazały mi się na tyle fajną formą wymiany swoich fascynacji, że stwierdziłam, że też mogłabym spróbować to zrobić, bo codziennie rozmawiam z klientami w pracy na temat książek i w ogóle i stwierdziłam, że to chyba nie jest takie trudne. A to pierwsze nagranie to wspominam z ogromnym przerażeniem, jak to się w ogóle stało, że włączyłam dyktafon, a potem to już poszło. Także. Ale to... pierwsze to wysłałaś do nas jako list audio, nie? Nie tak. Planowałaś tego chyba publikować. Nie, jak mi napisaliście potem, że to nagranie jest dobrej jakości i że tak bez notatek jesteście pod wrażeniem, że można w ogóle tak mówić, to ja byłam w szoku. A potem jeszcze to też takie z mojego punktu widzenia bardzo dziwne, bo pamiętam pierwszą dyskusję właściwie, taką większą, która była z Hubertem i to dla mnie jest takie no, coś niesamowitego. Facet, którego do tej pory tylko słuchałam, a tu nagle jesteśmy jakby i dyskutujemy to coś fajnego. Mam nadzieję, że ta przygoda będzie trwać jeszcze długo. No tyle. Miało być krótko, to proszę. No ja naprawdę skończyłam. Czemu taka cisza?
No dobra, to może ja już wrócę, bo w sumie, znaczy ja te, to były audycje dla grzeszników, tak? Klasyki dla grzeszników, tak. Klasyki dla grzeszników, to mi Skóra właśnie podsyłałeś swego czasu, więc ja też kojarzę te audycje, przy czym to nie były absolutnie pierwsze rzeczy, z którymi się zapoznałem. Mhm. Ja też zaczynałem od Radia SK i teraz tak sobie myślę, bo ja sobie nie robię notatek przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem. Wiem, że ja o tym temacie już rozmawiałem wiele razy, pewnie, nie wiem, na Nekropolitanie, w Mecie, czy właśnie w Radiu SK, ale pewnie te wspomnienia się zacierają. Ja teraz totalnie nie pamiętam, od której audycji zacząłem. Wiem, że byłem na Erasmusie, na czwartym roku studiów w Niemczech, a więc jak teraz jestem na piątym roku doktora, to ile było? 5, 6, 7 lat temu i szukałem informacji o Stephenie Kingu. Tak najzwyczajniej w świecie. Trafiłem oczywiście na stephenking.pl, potem na Radio SK. No i tak patrzę, wow, audycja, to sobie posłucham. No i tak zacząłem słuchać, że to już było chyba po roku funkcjonowania Radia SK, czy jakoś tak, w okolicy 2 maja. W sensie 2 maja w ramach cyklu funkcjonowania radia Stephen King jakoś zbliżała się ta audycja rocznicowa i ja jakoś zacząłem, nie wiem, tam z miesiąc wcześniej słuchać i akurat na tę audycję urodzinową chyba nadrobiłem wszystko, niektóre audycje po 2-3 razy i cóż, no tak się zacząłem wkręcać, poznałem kombinat podcastowy, zacząłem słuchać wtedy też właśnie reszty tutejszej ekipy. To jest właśnie też zabawne, nie, że tak się zaczyna od tej drugiej strony, tak się nie znamy. Potem napisałem do Mando, Mando mi chyba nie odpisał przez jakiś Mando czas. Mando nie odpisał, nie? Bo trafiło to do folderu inne w Facebooku i przypadkiem chyba po 2 miesiącach zobaczyłem się, aż mi głupio było, bo to wiesz, takiego fajnego w sumie napisałeś, taki fajny list, a ja wyszedłem na takie hamidło, co kompletnie mnie to zignorowało, nie? No, ale odpisałem ci po tych 2 miesiącach. Ja nawet nie wiem, czy to więcej czasu nie upłynęło, bo już wtedy mówię, a olał mnie, czy coś. Bo, znaczy ja chyba wtedy nawet jakoś nie chciałem współpracować, czy coś, tylko tak cię zapytałem po prostu jakieś porady, nie? Jak nagrywasz, właśnie czego używasz, coś takiego, że właśnie bardzo mi się to podoba, tamto w Radiu SK. No jakoś tak, szkoda, że nie mamy tego maila, nie? Żeby go zeskinować, że się maila, to była wiadomość na Facebooku. Jeżeli od tego się zaczęło, potem zaczęliśmy rozmawiać. No to macie to. Ja zrobiłem pierwsze próby na może macie. W archiwum trzeba Facebooka. Macie chyba no tak, nie. Ale nie, jak to jest wiesz, pierwsza wiadomość... To, póki to było w innych, to okej, okay, ale jak to jest pierwsza wiadomość, od tej pory napisaliśmy sobie kilkadziesiąt tysięcy wiadomości, to już najprawdopodobniej zniknęło, a nawet jeśli nie, to nie dokopiesz się, bo nie wiem, każdy komputer padnie, zanim się do tego nie, dokopiesz, da zamuli się. Da się, jest... No to zrobisz mi to. Musisz znaleźć w Facebooku na komputerze kopię zapasową swoich danych archiwum i on ci ściąga na plik określony... To jest jakieś 15-20 okay. megabajtów i osobny programik jest, żeby coś takiego przeglądać. Dobrze wiedzieć. Okej, okay, to fajnie. To może w ten sposób. Aczkolwiek nie, żeby to było jakoś istotne. Wolałbym no posłuchać jeszcze trochę o Radiu SK, bo tutaj widzę, na razie tylko Radiu SK słyszę, więc miło mi ale właśnie jak się powiedziała, że nie spodziewała się, że to się rozwinie w taką znajomość. Ja też się nie spodziewałem, że ten fajny podcaster to taki upierdliwy, taki wyjadny, taki złośliwy po prostu. No. W ogóle tego nie było słychać w tych audycjach, tych pierwszych Radiach SK. Prawda? Taki sympatyczny i w ogóle, no. Tak, 100 odcinków. A tu potem poznajesz. Ale to wszystko kwestia tego, że te pierwsze były nagrywane z notatek. No, to dlatego to też. Tutaj ten wątek będzie się nam pewnie przewijał jakoś to, co Bogusia, ty wspomniałeś, że my tak stwierdziliśmy, że super, że można tak z marszu nagrywać, no to jest pewnie taki element, który większość z nas przerabiała, bo ja też zaczynałem nagrywając z notatkami i to takimi, że w zasadzie to miałem podcast prawie, że napisany. Podejrzewam, że to strasznie słychać na tych pierwszych nagraniach. Pewnie tak. No i to dlatego tak Mando był taki miły, bo był skupiony na tej stronie merytorycznej, jechał tam z kartki, no to nie odpływał te swoje standardowe wtręty. Ale to fajnie też jest, jak te audycje się z upływem czasu zmieniają i jak więcej takich osobistych rzeczy się pojawiało, no bo tak jak Jerry powiedziałeś, no jak w momencie, kiedy się czyta notatki z kartki, no to gdzieś ta twoja osobowość ucieka, a to fajnie jest, że jednak mimo wszystko w podcastingu oprócz tego, że opowiadamy o jakichś rzeczach, to też jesteśmy jacyś. To jest super też. Tacy to wiarygodni. Jest super, ale drodzy koledzy i koleżanki, przerwaliście się Szymasowi, a on dochodził właśnie do momentu, jak w mordę dostał, więc niech opowiada dalej. No ty już wiesz, ale nie, Mando, jeszcze po drodze właśnie ja ci zacząłem
podsyłać wstawki do Radia SK, jakieś króciutkie chyba do wiadomości z Martwej Strefy już wtedy. I później dopiero moim pierwszym podcastem był chyba Karpiowy podcast numer 40 i ja może przeczytam jego opis. W 40 odcinku Karpiowego podcastu usłyszycie debiutującego na naszych łamach Szymona Cieślińskiego, który postanowił wziąć udział w urodzinowym konkursie podcastowym. A czy był w ogóle taki konkurs? Szymon. Tak, był. Szymon okazał się bezkonkurencyjny. Dosłownie, nie miał konkurencji. Ale jak to zwykle u nas bywa, niska frekwencja w konkursie nie oznacza, że nieliczni śmiałkowie mają niewiele do zaproponowania. Zresztą sami się przekonajcie, zapraszamy do wysłuchania kilku słów o Alicji Jacka Piekary. I to właśnie było piękne, bo był ten konkurs. Ja tak mówię, no ale gdzie tam, przecież ja jeszcze nie nagrywałem, no to tam lipa, pewnie nie dam rady, nie? A potem właśnie przesłałem, dostałem informację, że wygrałem, potem mi Agnieszka napisała na privie, że byłeś jedyny, ale jest spoko, opuszczamy. U nas też coś kiedyś wygrałeś, nie? U Skóry chyba. Tak. Z Blade Runnerem słuchowisko czy coś. Tak, dostałem kod na Blade Runnera w waszym konkursie, jeszcze na Stephen King. Jeszcze się nachapał, nie? Zanim zaczął nagrywać, ale nachapał się. Ale tej Carrie mi nie wysłaliście. Znaczy niby poczta zgubiła, coś tam kręciliście strasznie w tym SK.pl. No jakoś tak niefajnie. No a potem właśnie było Necro. Z Necro właśnie ja się ciebie pytałem tam o porady, czego używasz, jak montujesz, czym konwertujesz, wszystko, po prostu tysiąc pytań od razu. Też wtedy miałeś z tego bekę, pamiętam, że tu na start dostajesz listę różnych. Absolutnie tych zagwozdek. Ja bardzo lubiłem ludziom tłumaczyć początki nagrywania. Kiedyś chciałem nagrać cały instruktaż taki w formie filmu, żeby już tego nie musieć kolejny raz powtarzać, tylko screenery zrobić, jak żeby montuję nie musieć podcast. Tego powtarzać. Bardzo to lubiłem, żeby nie musieć tego powtarzać. Szkoda, no że tego nie zrobiłeś. No po prostu, bo robiłem to tyle razy, że tak by było łatwiej podsyłać linki. No my mamy cały czas plan, żeby to zrobić, więc może kiedyś. No a potem złamano mi szczękę w momencie, gdy chciałem zacząć z Necropolitanem i przez to nie mogłem nie tylko nagrywać, ale mówić przez, nie pamiętam już ile miesięcy, ale długo by to trwało. No nagrałeś jeszcze wstawkę do wiadomości ze złamaną szczęką. Nie wiedziałeś wtedy, że masz złamaną. Tak, ja nagrałem jeszcze przecież ten właśnie wstępniak do Necro i pierwszy epizod, ten odcinek zresztą o Stefanie Dardzie bodajże, o Czarnym Wygonie 1 i 2. To też potem mnie poleciało poszedłeś do lekarza i okazało się, że szczęka złamana i do drutowania. Tak, dostałem jeszcze taki okrzan, że panie, to pan tydzień z tym chodzi, w ogóle jak pan możesz tak żyć? Panie, to ja dwa podcasty nagrałem. No właśnie. Ale przecież tak samo wszystkie wstawki do Necro, to uwaga, spoiler to i tak dalej, to było nagrywane ze złamaną szczęką, a ja tutaj sobie krzyczę, nie, na jakieś łące. No. I tak się zaczęło i trwa do dziś. No to ja może przejmę teraz też pałeczkę i znowu się przewinie Radio SK, które zresztą, żeby nie było tak, że my tutaj tylko wszyscy będziemy tu mando słodzić, to w innych wstawkach też to Radio SK się jakoś tak przewija. Ale u mnie to było tak, że ja w ogóle podcasty, jak już odkryłem, to odkryłem hurtowo. Ja pamiętam, że nawet popełniłem jeszcze na Jerry Stays, jak tam pisałem taki krótki tekst, który się nazywał Odkrycie roku podcasting. Skóra mi go chyba podlinkował, podesłał i ja go chyba skomentowałem wtedy. Kojarzymy. Pamiętam, się jeszcze nie znaliśmy, ktoś mi go podesłał. Tak, bardzo, bardzo możliwe. No to było na samym początku 2012 roku, bo właśnie ja w 2011 roku pierwszy raz usłyszałem o czymś takim jak podcast i tak jak mówię, że wpadłem od razu hurtowo w tę audycję, bo to był okres, kiedy słuchałem przede wszystkim trzech podcastów. To było właśnie Radio SK, to była Fantasmagieria, której ojca założyciela też myślę, że będziecie mieli zaraz okazję we wstawkach posłuchać. I to był Sklepik z Horrorami, który był prowadzony przez Jacka i Patryka i też Jacka będziecie mieli okazję posłuchać w dzisiejszym odcinku jeszcze. I pamiętam, że te trzy podcasty mi nagle uzmysłowiły, że istnieje coś takiego jak podcasting i że to jest tak fenomenalna rzecz, bo wiecie, ja wcześniej to jeżeli, nie wiem, gdzieś chodziłem na przykład czy z telefonem, czy z jakimś odtwarzaczem, no to miałem albo zarzucone radio, albo jakąś tam muzykę pozgrywaną, no i tak sobie funkcjonowałem, no i nagle okazało się, że po prostu istnieje coś takiego jak podcast i jest tego całkiem dużo, bo już w tamtym okresie, czyli te 6-7 lat temu tych podcastów w Polsce
była całkiem spora ilość, teraz jest tego jeszcze dużo, dużo, dużo więcej niż wtedy i że to jest po prostu tak fantastyczna rzecz, bo się nagle okazało, że można posłuchać ludzi z pasją, ludzi z podobnymi zainteresowaniami, ludzi z jakąś tam charyzmą i z jakąś tam osobowością, bo dla mnie właśnie w przypadku podcastów to było jedna z podstawowych rzeczy, która mnie w ogóle do tego medium przyciągnęła, że wiecie, jednak przy tekście wydaje mi się, że trudniej jest przy tych takich klasycznych recenzjach o pewną spontaniczność, pewien taki, nie wiem, dynamizm, pewne przemycenie siebie, bo oczywiście no wiadomo, no są felietony, czy są takie blogowe notki, gdzie twórca jest też bardzo mocno widoczny, ale mimo wszystko jednak gdzieś tam w tekście wydaje mi się, że chociażby ze względu na to, że trzeba się postarać, żeby to ładnie wyglądało, no to jednak ta struktura jest dużo bardziej sztywna, a w podcastach, szczególnie w dialogach, bo ja też nie ukrywam, że zaczynałem właśnie od podcastów z dialogami i takie chyba po dziś dzień lubię najbardziej, no to było, wiecie, fantastyczne, jak się słuchało ludzi z pasją, którzy się przekomarzali, wykucali, którzy wymieniali pomiędzy sobą poglądy na określony temat, na określone, nie wiem, omawiając określone dzieło kultury. No jak skóra wkurzał, nie? Sprawa. W tych dialogach w Radio SK na początku. Jak co? Skóra wkurzał. Skóra wkurzał w tych dialogach w Radio SK na czemu? Początku. No czemu? No, no te opinie w ogóle takie skrajne. To skrajne. Tyś jest skrajny. Ale nie, no w sumie skrajne opinie skóry to jest rzecz powszechnie znana. To nie, no nie to jest temat w tym podcastu. Momencie idę zjeść burgera. Ale właśnie te dyskusje mnie do podcastingu przyciągnęły i ja pamiętam, że tamten okres to był w ogóle fajny moment na wejście w podcasting, bo to był 2011 rok, kiedy ja mówię, się zainteresowałem tematem, później 2012 rok pojawiła się Masa Kultury, czyli wiecie, kolejny taki podcast popkulturalny, a to dla mnie no to było, wiecie, coś, nie? No bo to były moje zainteresowania, więc to super sprawa. Wkrótce, bo tam przecież rok później się pojawił Myszmasz, zaczynało się pojawiać tych podcastów coraz więcej i się starałem śledzić to na bieżąco, no i w którymś momencie jeszcze właśnie w 2012 roku ja stwierdziłem, że zaczyna mnie ciągnąć po prostu do mikrofonu, no bo ja w tamtym okresie pisałem bloga, no ale właśnie trochę w pewnym momencie zaczęło mnie męczyć to takie przywiązanie do tej formy pisanej, gdzie wiecie, ja siadałem, pisałem coś i przepisywałem ten tekst nieraz wielokrotnie i summa summarum jakby nie byłem i tak często z niego zadowolony i pomimo tego, co powiedziałem, że ja pierwsze podcasty nagrywałem z bardzo szczegółowymi notatkami, a wręcz z rozpisanym całym podcastem prawie że słowo w słowo, czytając z kartki, to i tak gdzieś tam po tym pierwszym, drugim, trzecim podcaście uznałem, że to jest dla mnie forma pod pewnymi względami ciekawsza, bo luźniejsza, taka bardziej żywa i chcę w to iść. A że już w tamtym okresie też właśnie nawiązaliśmy kontakt w Radiu SK, gdzieś tam się pojawiła moja wstawka, no i zaczęło się to wszystko kręcić i to też jest pewien obraz tego, co mnie do podcastingu jako takiego przyciąga, bo wiecie, nagle okazuje się, że ludzie, których słuchasz, to zaczynasz ich traktować trochę jako partnerów w dyskusji, że nie wiem, ja tak nie miałem nigdy w dużo mniejszym stopniu z tekstami pisanymi, a podcast jakby przez to, że właśnie to są często bardzo luźne rozmowy, bardzo dynamiczne i tak dalej, to powoduje, że od razu jakby się skraca dystans pomiędzy słuchaczem a twórcą, no i to powoduje, że wielu, wielu ludzi, którzy zaczynało od słuchania podcastów, bardzo szybko przechodzi na drugą stronę mikrofonu i oprócz tego, że nadal aktywnie słucha, no to też nagrywa, no bo w zasadzie wszyscy taką drogę też przeszliśmy tutaj. Ja bym dorzucił szybko dwie rzeczy. Mówisz właśnie o tej muzyce. To jest ciekawe, bo ja absolutnie nie byłem typem gościa, który słucha muzyki gdzieś tam spacerując, korzystając z komunikacji czy w wolnym czasie, czy troszkę tak gdzieś tam przy komputerze, nie jakiś YouTube czasem sobie odpalałem, ale poza tym absolutnie nie. A jak nadrabiamy Radio SK, to głównie w domu, w trakcie sprzątania, gotowania, przy jedzeniu, gdzieś tam przed snem, ale to dosłownie leciało tyle, ile miałem wolnego czasu, tyle słuchałem Radio SK.
i Mando też miał ten swój segment we wiadomościach z Martwej Strefy, znaczy segment, takie wstawki wrzucał polecające inne podcasty. I ja właśnie przez te wstawki Mando przesłuchałem całą masę kultury, cały Myszmasz, Fantasmagierii całej nie, bo ona miała jakieś absurdalne ilości odcinków, ale też bardzo dużo. Shwinga tam gdzieś zacząłem, cały sklepik z horrorami. Ja tak nadrobiłem, nie wiem, serialowe Wrota jeszcze calutkie, jakieś setki, jak nie tysiące godzin audycji, nie? Gdzie normalnie ja niczego nie słuchałem, totalnie. Nie chodziłem ze słuchawkami, więc teraz Mando, jesteś mi winien 5000 godzin życia. To teraz może ja mam tutaj dobrą kontrę. Chcecie wtłoczyć mnie w ramy, że ja mam skrajne opinie? Proszę bardzo, to dam wam skrajną opinię. W mojej opinii, dla mnie, no to nie w mojej opinii, tylko w mojej praktyce, słuchanie podcastów obecnie to jest strata czasu. Czyli jest to po prostu jak jedzenie bezy albo jakiegoś ciastka słodkiego zamiast jedzenia, nie wiem, owsianki zdrowej z dużą ilością błonnika. Analogia będzie do muzyki właśnie. Ponieważ ja odkąd pamiętam od dziecka, a pamiętam podstawówkę, chodziłem wszędzie, gdzie się dało z Walkmanem jeszcze. Potem jak dostałem Discmana, to okazało się, że na jednej płycie może być, nie wiem, 10 płyt w postaci MP3. To ja wtedy odleciałem, bo ja sobie nagrałem 10 płyt na Discmana, na jedną płytkę i z tym Discmanem po prostu można było chodzić cały czas. I co ja wtedy... No ja wtedy słuchałem muzyki. A dla mnie muzyka jest no tak jak no, jedna z dziedzin sztuki, prawda? Film, książka i tak dalej. Więc jeżeli ja gdzie tylko mogłem, to słuchałem muzyki, to zagłębiałem się w świat konkretnych albumów, tak? Albo na przykład słuchałem, nie wiem, jakiegoś tam kompozytora X, Y, Z, przerabiałem to, no i że tak powiem, tak naprawdę no, w jakiś sposób uczyłem się o historii muzyki, tak? Ja jeszcze coś tam do tego sobie przeczytałem, O tym kompozytorze, o tej muzyce, czy to była muzyka poważna, czy to było coś z klasyki historii rocka, no pogłębiałem swoją wiedzę. I pogłębiałem swoją wiedzę poprzez kontakt bezpośredni z dziełem sztuki. No a niestety, jeżeli mówimy o radiu, no to radio jest już takim pośrednim, że tak powiem, medium, bo jakąś piosenkę w radiu usłyszysz. No a podcast, no to raczej już jest nastawiony na gadanie. Więc jakby krytykując podcasting, to ja z podcastingu mniej pamiętam z tego, co wysłuchałem, niż z, gdybym słuchał w tym czasie, na przykład, nie wiem, przerabiał całą dyskografię Mozarta. Bo w tym czasie, co ja wysłuchałem te wszystkie podcasty, owszem, słucha mi się tego przyjemnie, tak? Tak jak je się to, tą bezę. To ja w tym momencie, jeżeli bym w tym czasie wrzucił na MP3 teraz do swojego telefonu, wgrał całą, wszystkie opus tam, nie wiem, Bacha czy kogoś, to ja bym miał przerobione całe to, a ja nie mam, no bo to ciężko jest wszystko zdać, co by się chciało. Tylko człowiek chce się wyluzować, właśnie posłuchać jakieś gadki o kulturze, o czymś, co go interesuje. No i według mnie macie skrajną opinię. No, podcasting jest takim zapychaczem w moich słuchawkach trochę, aczkolwiek no, trudno jest z tego zrezygnować, no bo po prostu to się uwielbia, nie? Wolałbym słuchać muzyki i ostatnio od roku zrezygnowałem, dokładnie od roku czasu, zrezygnowałem na rzecz muzyki nie z podcastingu, tylko właśnie z tego, co mówiła Bogusia, czyli z podcastów, które radia publikują. Czy to TOG FM o kulturze, czy to Polskie Radio. I mówię tak, no będę po prostu zamiast tego słuchał muzyki i podcastingu, no bo w podcastingu jest lepszy kontakt z tymi, co to nadają i no bardziej czuć tam może pasję, bardziej czuć właśnie taką
no zawsze można napisać, skomentować i tak dalej. Więc taki paradoks. Dobrze. Powiedziałbym. Panie Skrajny, ale od czego zacząłeś? Jak Panie kochany, ja mam wrażenie, że te historie to my powtarzamy i że słuchacze to lepiej znają to niż my, że tam pierwszy odcinek chyba usłyszałem Radio Stephen King i chyba po pierwszym czy po drugim odcinku już od razu napisałem do Huberta, że chcę nagrywać. Ja mam tego maila jeszcze, akurat tego maila mam i tam przysłałeś mi jakąś swoją próbkę. Dwóch audycji chyba, jedna to była muzyczna, gdzie prawie nic nie mówiłeś, ale leciała muzyka, a druga to był jakiś taki reportaż o grach chyba planszowy, tak. Gdzie ja w tamtych czasach w ogóle nie grałem. A. I ja to mam, gdzieś to mam, nie wiem, czy nie wklejałem tego w jakiś podcast jakiś czas temu. Kurczę. W jakiś rocznicowy. Coś mi świta, że gdzieś to chyba wkleiłem, ale nie jestem pewien. Teraz głowy sobie tak, nie dam uciąć. Tak, a to był taki reportaż dwuminutowy, który robiłem chyba na zaliczenie z zajęć w radiu i właśnie to był taki reportaż, gdzie trzeba było wyjść do ludzi i ja nagrałem dwie takie rzeczy. Jedną właśnie o grach planszowych i poszedłem do klubu, do którego no chodzę już od, nie wiem, 10 lat, gdzie gramy w planszówki, tylko że tam po prostu ludzie byli tak zdygani, że to słabo wyszło i potem nagrałem drugi taki materiał, bo miałem za zadanie nagrać sondę uliczną. I to też możliwe, że przesłałem Hubertowi sondę uliczną i wymyśliłem takie pytanie, co sądzisz o sondach ulicznych? No i ludzie w tej sondzie ulicznej odpowiadali mi, że oni właściwie ta sonda, no to wszystko może być w tej sondzie ulicznej, że to nie ma sensu. Jak to usłyszał ten wykładowca, to powiedział, nie no kurczę, to mi się podoba, no ale to dygresja. Ale to wszystko tak brzmi jakoś dziwnie, że wy byliście tacy odważni i w ogóle tutaj Hubertowi podsyłaliście jakieś próbki swoich audycji. To kurczę, ja też nosiłam się z takim zamiarem, ale nie wystarczyło mi odwagi. I właściwie to dla debiutującego podcastera to jest też takie trochę czekanie na okazję, ale też nie do końca wierzy się nie do końca wierzy się w swoje możliwości, bo dopóki nie nagrałam w sumie tej pierwszej dyskusji i nie stwierdziłam, że sprawia mi to frajdę, to ja byłam strasznie spięta i się obawiałam, że a może to jednak nie dla mnie, bo mówię tak, jak mówię i jakoś takie właśnie te moje chichoty, którymi czasami wybucham w audycjach, no to wszystko wydawało mi się takie właśnie jakieś z jednej strony moje, a z drugiej strony dla odbiorcy, no to trudne do przyswojenia, więc to no tak słucham. To jest takie demonizowanie trochę, nie? Że wiesz, no ja nie miałem takiego wrażenia, bo Hubert dopiero co założył podcast i wiesz, on nie był jakimś profesjonalistą. No właśnie. A ja tutaj z perspektywy przyłączania się do profesjonalistów. No ja pamiętam, jak Skóra mi napisał, to aż mi głupio było. Ja czytam sobie tego maila teraz. Tutaj jestem Josikiem Radia po dziennikarstwie na UJ-cie. Praktykowałem w Radiu Kraków i Katowice. Teraz obecnie jestem recenzentem muzycznym w Gazecie Krakowskiej i tak dalej, i tak dalej. Ale to po prostu jakbym CV-kę dostał. Dokładnie. Ja właśnie się tak zastanawiam. Ale powiem z czego to wynikało. Możliwe, że gdzieś o tym już mówiłem, ale ja naprawdę wtedy miałem wrażenie i taką nadzieję, patrząc na rynek amerykański, że za 10 lat... Tak, że podcasting w Polsce chwyci. To pamiętam, tak. Narzekałeś na to rok temu w rocznicowym podcaście, że właśnie taki byłeś naiwny, że wierzyłeś w to, że podcasting za 10 lat. To nie było rok temu chyba, to było na pięciolecie. To było pół dekady podcastingu, to już 2 lata, kolego. I ja sprawdzałem ostatnio, że jak my zaczęliśmy razem nagrywać z Hubertem na początku, to jakieś chyba 2 tygodnie przed nami dwóch obecnie znanych youtuberów założyło wspólny kanał na YouTubie, lekko stronniczy. Obydwoje byli z Krakowa i oni zaczęli nagrywać takie odcinki 5-minutowe, takie o niczym, które sami nazywali podcastami nawet. Raz mówili, że to są podcasty, raz mówili, że to są wideokasty. I ja cały czas na bieżąco jakby obserwowałem ten rynek,
ale odkąd pamiętam, to ja nigdy nie chciałem pokazywać swojej mordy i zawsze wolałem, że dlatego tak... Dlatego założyłem YouTube. No tak, i dlatego wolałem... Ale nie, ja pamiętam, jak go męczyłem o zdjęcie, bo to była pierwsza dyskusja i chciałem zrobić zdjęcie. Ja w ogóle często od początku chciałem, żeby pod podcastami były zdjęcia tych, co mówią. A to była pierwsza dyskusja, no to mówię, teraz już będzie tak fajnie, zrobię jakąś graficzkę kingową i pyknę dwa zdjęcia, kto to mówi. I się cholera migał na wszystkie strony, żeby mi tylko nie odpisywać i nie przysłać. Ja wyszarpałem takie zdjęcie oka trupa z czachopisma chyba, z czachopisma, z jakiegoś pisma horrorowego. Tak. I to wkleiłem. Tak, no. Ja bardzo tego nie chciałem, no i to jest jakby cały czas mój błąd życiowy, uważam, bo postawiłem niepotrzebnie wszystko na jedną kartę i naprawdę miałem nadzieję, no to przejawia z tego naiwność, ale patrząc na ówczesne nagrania YouTube'owe, to wtedy wystarczyło, żebyśmy z Hubertem, nie wiem, znaczy wystarczyło, gdybyśmy mieszkali wtedy z Hubertem w jednym mieście i ktoś z nas miałby kamerkę, i byśmy zaczęli nagrywać, no może nie o Stephenie Kingu, ale po prostu o serialach, o kulturze, to dzisiaj byśmy moim zdaniem po prostu, wiesz, no na pewno coś, jakoś z tego lepiej żyli. Ale i... tak, nie, no, bo ja no. Tak chcę ci przerwać już, bo tak ja mam wrażenie, że o tym naprawdę gadaliśmy rok temu w rocznicowym podcaście, nie ma co wybiegać w przeszłość i dywagować się, czy byśmy byli gwiazdami YouTube'a, czy nie, tylko tak mieliśmy krótko o tym, dlaczego słuchamy. Już wiemy, że ty w tej chwili prawie nie słuchasz. Szkoda. Znaczy ja wam powiem, że też mało słucham. Nie, dużo mniej słucham niż kiedyś w tym momencie. Bo więcej montujesz niż słuchasz. Znaczy nie. Jerry, to ty mnie nie zrozumiałeś. A dodam jeszcze, że Skóra napisał do mnie 10 maja 2011 roku. To było jakieś 11 dni po starcie Radia SK. Bo ja wystartowałem na sam koniec kwietnia, nie? To, że cię znalazł w ogóle. Mm-hmm. No ale to jak już powiedziałeś, że wystartowałeś właśnie 11 kwietnia 2011 roku, no to co cię sprowadziło w ogóle do nagrywania i dlaczego nagrywasz, dlaczego słuchasz? Trochę przez Sika. Nie ma dzisiaj z nami Sika. Może się jeszcze za chwilę pojawi, bo już wrócił z wyjazdu rodzinnego, ale na pewno nagra wstawkę. Sik mi powiedział, co to jest podcasting. W roku 2007 znalazłem u niego na blogu wpis, to jest taki jednoakapitowy wpis, który zaczyna się od słów: jeszcze kilka godzin temu nie wiedziałem, co to podcast, teraz już wiem. I tam wali definicję z Wikipedii, a potem na sam koniec pisze, że poznał podcast o Batmanie B180, który prowadzi Godaj. I pamiętam właśnie, jak Sik mi powiedział, że jest coś takiego jak podcast, wytłumaczył, co to jest, powiedział, że jest taki koleś jak Godaj, który gada o Batmanie. I zacząłem słuchać. To były 3-minutowe podcasty, więc wiesz, inna bajka zupełnie. Ale chwilę później pojawiło się Cafe Macabra o horrorze. I oni jeszcze coś prowadzili, ale teraz już nie pamiętam co. Tchnienie grozy. Tchnienie grozy. No właśnie. W tamtych czasach dużo ludzi mówiło, że zaczęło słuchać podcasty przez audiobooki, bo szukali audiobooków, a w tamtych czasach nie było te 10 lat temu tak dużo audiobooków jak teraz. Tak. I wpadali na podcasty. Teraz ludzie mówią inaczej. Teraz właśnie już po kilku latach mówią inaczej. No wy wszyscy mówiliście inaczej, bo trafiłem na podcasty, więc zacząłem nagrywać. A wtedy było tak, że wiesz, szukałem audiobooków, przesłuchałem, co było. Znalazłem podcasty, przesłuchałem, co było. No to siadłem i zacząłem nagrywać. Nie? No i u mnie Godaj mnie jakoś tam ukształtował, bo B180 nie słuchałem za dużo, ale potem jak wystartował z Kapokiem, to mi się ta forma podobała, że on, wiesz, nie narzuca sobie żadnych ram, raz mówi o tym, raz podcast ma 5 minut, a innym razem 40. I takie sobie zrobiłem założenie dla Radia SK i potem se plułem w brodę długo, bo wielu ludzi się na tym zaczęło wzorować, a mnie się ta forma przestała podobać. Pamiętam, jak Carpe Noctem wystartowało z Krapiowym podcastem i właśnie wystartowali z czymś takim i mówię, kurde, no zróbmy tak, że zbierzemy ekipę, narzucimy sobie ramy 30-minutowe, w każdym podcaście po dwa tematy, powiedzmy, czy po trzy i zróbmy coś takiego, a nie takie, że tu recenzja 5 minut, tu dyskusja na 70 minut, a tu solówka na 15, nie? Taki chaos, nie? Tak naprawdę dopiero teraz z przekastem zrealizowaliśmy to, co od dawna, dawna sobie marzyłem, nie? Żeby zrobić taką stałą jakąś formułę podcastu. No i w tamtych czasach to wyglądało też inaczej, bo podcastów było cholernie mało polskich.
słuchało się wszystkiego. I to były naprawdę podcasty, gdzie ktoś sobie siedział wieczorem i mówił, co w tym momencie robi. Że wiesz, nie mogę zasnąć, patrzę na ścianę, tutaj ten, coś tam. Ktoś inny na grilla poszedł na przykład z dyktafonem i nagrywał. Nie twierdzę, że tylko takie. Masa była takich, co jednak jakieś tematy mieli, ale takie bardzo luźne, bardzo audioblogowe. I ja chciałem z czymś popkulturowym wystartować, bo wtedy tylko Goda i jego Kapok w zasadzie był popkulturowy. I w tamtym okresie, ja wiesz, dopiero odkryłem konwenty, bo wcześniej to siedziałem w tym SKPL, robiliśmy te swoje zjazdy, ale to taka nisza była. A ja w tamtym czasie odkryłem fankluby różne, że wiesz, że ludzie robią prelekcje, że jedziesz na konwent, a tam ludzie ci przygotowują jakieś wykłady, punkty programu, takie bardzo merytoryczne i kurde, i mówię, coś bym chciał robić swojego. Tutaj dzisiaj jeszcze będą mówić z kadry Ci w oko, bardzo podobnie, że też kombinowali, co robić, żeby coś fajnego zrobić. Takiego. Ty, Szymas, też przecież gazetkę chciałeś wydawać, nie? Zanim podkazać po mieście, po kinach. No i ja też miałem takie pomysły. Mówię, może zin zrobię o Stephenie Kingu i będzie raz w miesiącu taki zin internetowy. Potem myślałem o jakiś właśnie, no nie pamiętam już o czym, ale ostatecznie ten podcast wyszedł i to też była masakra na początku, bo tak jak mówicie, że z notatek, no to nie dość, że z notatek, to jeszcze ja pamiętam te pierwsze podcasty, to ja nagrałem po 10 razy chyba. I to naprawdę pierwszy podcast o tym zbiorze opowiadań, nie pamiętam już teraz, jaki on miał tytuł, nieważne, to nagrywałem wiele razy i to na różne sposoby, siedząc gdzieś. Potem pamiętam, włączyłem sobie notatki na telewizorze i nagrywałem chodząc, mówię, może będzie mi się luźniej gadać naturalnie, jak będę tak sobie chodził po pokoju i nagrywał. I to po prostu powstało tyle tych nagrań. Skóra robił inaczej, bo Skóra chyba nie nagrywał z notatek, tylko każde zdanie powtarzał po 5 razy. Pamiętam, jak kiedyś mi przysłał podcast bez obróbki i powiedział, żebym ja to zmontował, to dosłownie 15-minutowe nagranie miało 45 minut, nie? Z każdego zdania. Każde zdanie, jakie mówił, było po 5 razy, nie? Wiesz, na takiej zasadzie, tak jakbym tutaj. Każde zdanie, jakie mówię, było 5 razy. Każde zdanie, jakie mówię, było 5 razy. I tak cały podcast. Nie? No na szczęście się tego oduczyliśmy, to też dzięki Bogu. I ja dlatego zacząłem nagrywać podcasty. I potem na początku bardzo mnie to łechtało, że dużo ludzi to jakoś tam zainspirowałem do nagrywania. Ale potem mnie zaczęło wkurzać, że przejęli moją taką formę, która mi się przestała podobać. I szukałem takiego, żeby zrobić coś takiego większego, ale już wtedy byli podcasterzy, już była masa kultury, już był Myszmasz, już ludzie to robili, już ludzie to podłapali. No i to w zasadzie chyba tak na szybko tyle. A teraz przestałem słuchać znaczy nie przestałem, ale słucham bardzo mało, bo tak jak mówi Bogusia, nie mam czasu, bo nagrywam, nie mam czasu, bo montuję, a jak mam czas, to słucham audiobooków głównie. Znowu wróciłem teraz z podcastów, znów wróciłem do audiobooków, chociaż nadal trochę słucham, tylko inaczej. Podcasty słucham w domu. Jak coś robię przy komputerze, co nie wymaga mojego myślenia, to sobie leci podcast. A jak gdzieś wychodzę, to już audiobook leci. A ja tu muszę uzupełnić jeszcze, bo w ostatnim podcaście podsumowującym radio Stephen King, Hubert na jedno z pytań o to, jakie nagranie jakieś tam było, nie pamiętam, czy wyjątkowe, czy jakieś, to mnie zawsze się przypomina. A no widzisz, ja na nie chciałem odpowiedzieć i przypomniało mi się wtedy na to pytanie podcast, w którym zarówno ja i Hubert spotkaliśmy się przez tam Skype'a, nagraliśmy naszą ścieżkę. Kiedy włączyliśmy to, to okazało się, że zarówno ścieżka Huberta, jak i moja jest nagrana bardzo źle. I wpadliśmy na pomysł, żeby zarówno on, jak i ja nagrał osobno jeszcze raz to samo, no, co tak powiedzieliśmy. Tak było i to kleiłem, nie? I potem tak. I już nie pamiętam, kto to montował, ale powiedzieliśmy dosłownie słowo w słowo to, co
było nagrane, tylko, że tak powiem, ja pamiętam, na lepszą to jakość. Podcasty. Z mojej strony to był, raz było, jak ja nagrywałem, to była któraś pod kopułą, a raz ty nagrywałeś, nie wiem, czy ja też wtedy, to było Dallas 63 i ty nagrywałeś słowo w słowo i ja pamiętam, jak nagrywałem, po prostu puszczałem sobie podcast, słuchałem, co mówię i powtarzałem. I powtarzałeś. Słuchałem, co mówię i powtarzałem. Słuchałem, co mówię i powtarzałem. I tak zrobiliśmy cały podcast. Natomiast... Wyszło świetnie. Nikt się nie skapnął, że to z playbacku. Cześć, słyszycie mnie? Halo. Cześć. Tak. O, cześć, Sik. Któż to się pojawił? Czyżby to był Rafał Sik Siciński? Dobry wieczór, dzień dobry. Wszystkiego najlepszego. To dlaczego ty słuchasz podcastu? To masz teraz szybkie 3 minuty na wypowiedzenie się, jak to się stało, że nagrywasz i dlaczego słuchasz podcastów. Więc tak, zaczęło się jakoś koniec września 2007 roku. Czytałem regularnie taki blog, czy tam stronę internetową Motyw Drogi. Zaczynał to tworzyć Konrad Hildebrand, współtwórca komiksu internetowego K. Teraz pracuje w CD Projekt Red. Później dołączył Łukasz Babiel, a chyba jeszcze tam parę osób dołączyło do nich pod koniec. W każdym razie w pewnym momencie poinformowali swoich czytelników o czymś takim, że Godaj zaczął tworzyć podcast o Batmanie B180. A w związku z tym, że po pierwsze to były krótkie audycje, krótkie nagrania, bo tutaj było, jak sama nazwa wskazuje, 180 sekundówki, czyli 3 minuty. Druga rzecz, że Batman, no to ja w ten sposób wszedłem w podcasting. Później słuchałem różnych rzeczy, między innymi Radio SK, ale wcześniej był jeszcze Kapok Godaja, który tak naprawdę mi bardziej otworzył oczy, co to jest ten podcasting. Później był właśnie Radio SK i ja już wtedy mówiłem, rozmawiałem o to, że ja bym też chciał może coś nagrywać, że gdzieś tam się wypalam, jeżeli chodzi o pisanie bloga, ale sprzętowo nie byłem na to przygotowany, jednak gdzieś tam poza tym była cały czas ta bariera i 30 września 2011 roku na Radio SK pojawił się wspólny podcast Dwugłos z Mando, to był odcinek chyba 26, Jestem Legendą omawialiśmy i to był chyba mój debiut, tak, to był mój na pewno debiut. A czemu w ogóle zacząłem nagrywać? No po prostu gdzieś tam się wypaliłem, jeżeli chodzi o pisanie. Ja pracuję na komputerze dosyć sporo i szczerze mówiąc gdzieś po prostu odrzucało mnie w domu od komputera, od siedzenia, pisania i ten podcasting stał się taką rzeczą, którą już od jakiegoś czasu miałem na oku, ale kiedy wystartowaliście z Konglomeratem, kiedy Mando mi pokazał właśnie audycję Szymasa, to coraz bardziej się przekonywałem i w końcu stwierdziłem, dobra, nagrywam. I tak powstał Brzuch Wieloryba, tak później do was dołączyłem na Konglomeracie i gościnnie u was występuję i współtworzę przekast. Dziękuję za uwagę. Okay. I widzicie, i tak się powinniście streszczać jak Bogusia i jak Sik. I byśmy tak. No to się mamy gamę kurczę, w 20 minutach, a nie w 40. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dziękuję. Teraz zapraszamy, oddajmy głos naszym główny punkt programu, który będzie trwał krócej niż ten mniej ważny punkt programu, który właśnie zakończyliśmy. Główny punkt programu, czyli goście, czyli ludzie tworzący ten świat podcastingu i oddajmy im głos i posłuchajmy, co też oni mają do powiedzenia. A my się z wami żegnamy i zapraszamy was na kolejne 365 podcastów w najbliższym roku. Trzymajcie się, na razie, hej. Cześć. 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 Po kolei się żegnamy, czy nie? Wszyscy nie, powiedz po prostu cześć, ja to przesunę. Okej, okay, to do widzenia. O, jest skóra, cześć skóra. No przecież od początku tu jestem. A ja nie wiedziałem. Cześć, no bo on dopiero cześć, wszedł, cześć. Nie? Aha. Dobra, nie, to nie będę Sig tego wszedł. Nie będę tego przesuwał, zostanę tak. Dobra, wypadł mi stąd, przesyłać mi te podcasty jak najszybciej. Skóra, nie, żebym ja nie czekał tydzień, bo to ma być na 16 za 4 dni, czyli do jutra chcę widzieć. Okej. Okay. You finished?
man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! Witajcie w Cinema Podcast, audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. Cześć, witajcie w Cinema Podcaście. Z tej strony Adrian, po drugiej stronie linii Grzesiek. Cześć. Jesteśmy tutaj, żeby nagrać wstawkę, o którą poprosił nas konglomerat. Mieliśmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego słuchamy podcastów i je nagrywamy. I zrobili najbardziej barbarzyńską rzecz, jaką można zrobić podcasterowi, ponieważ dlaczego nagrywamy podcasty? Bo można rozmawiać w podcastach długo i dokładnie, analitycznie opowiedzieć o jakichś kwestiach. Tymczasem, kurczę, no, mając 5 minut, będziemy musieli bardzo, ale to bardzo się streszczać. Więc dlaczego słucham podcastów i w ogóle skąd pomysł, żeby nagrywać je? Zaczęło się z mojej strony od filmików wideo, które nagrywałem, ale właśnie zawsze wychodziło na to, że ja nagrywam dwugodzinne filmiki, potem musiałem je montować do 30 minut i w pewnym momencie przestałem nagrywać w ogóle cokolwiek, bo nie potrafiłem dostosować się do języka YouTube'a. A generalnie ten język jakoś tak bardzo mi się zawsze kojarzył z publicystyką filmową, bo Cinema Podcast to jest projekt filmowy, o czym zupełnie nie powiedziałem. I w pewnym czasie zupełnie nie skojarzyłem, że mogę przecież nagrywać podcast. A słuchałem, a podcasty, idea podcastów, słuchania podcastów, no przychwalę wam trochę, będę wam teraz słodził. Pierwsze podcasty, jakie słuchałem, to są podcasty Mando, te stare Radio SK, które jak on mówi, jak słyszę, że on chciałby skasować te pierwsze 100 odcinków, bo są nie do końca dobre technicznie, tak ja dzięki nim w ogóle właśnie polubiłem podcasting, więc ja teraz do nich nie wracałem, nie wiem, jakie są ich niedostatki. To jest rzecz, która zupełnie uzależniła mnie właśnie od słuchania takich długich audycji. Bardzo długo słuchałem właśnie Konglomeratu, strasznie im słodko. No tak, ale to jest siłą rzeczy. No. Pewnie dlatego mnie w ogóle zaprosili. Właśnie spodziewałem się tego. Ale po pewnym czasie wystarczyło, że pojawiła się osoba, która pokusi mnie o taką inicjatywę. Pewnego dnia, będąc na festiwalu filmowym Pięć Smaków, kolega nasz, który współpracuje właśnie z nami, z pełną salą i z naszym Cinema Podcastem, a wcześniej podstawa tego projektu, Gareth Reza, postanowił, że chce nagrać krótką audycję, która będzie zachęcała do poznawania festiwali filmowych. No i jak postanowił, tak zrobił, zaprosił mnie i my się tam rozgadaliśmy właśnie tak. Na godzinę. Tak, ja usłyszałem ten podcast zaraz i opieprzyłem, dlaczego mnie nie zaprosili do tego projektu. I tak się zrodził Cinema Podcast. Przede wszystkim była to dla nas taka możliwość, przynajmniej dla mnie, ale nie dla reszty też, że możemy raz w tygodniu zrobić swój własny w domu taki dyskusyjny klub filmowy. My nagrywamy każdy ze swojego mieszkania, łączymy się przez Skype'a, każdy nagrywa swoją własną ścieżkę i możemy sobie pogadać o tym, co nas zachwyciło ostatnio w kulturze. No musimy to robić bardziej schludnie, dokładniej, przez to czasami 8 godzin nawet marnuję na montaż, bo ja dosłownie powtórzenia wyrazowe w środka zdań wycinam. Ale tak, ja się zgadzam, że tutaj główną ideą, jaka przynajmniej mi przyświecała, to było to, żeby sobie porozmawiać po pierwsze o filmach, taki bardziej może złożony sposób, niż wymiana kilku zdań, a podcast jest do tego bardzo fajnym pretekstem. Jeszcze jak ktoś tego słucha i czerpie przyjemność, to tym bardziej chce się to robić. No, ja też słuchałem podcastów już wcześniej, przed tym, jak sam je zacząłem nagrywać. Adrian mnie zapoznał między innymi z Konglomeratem, ale wcześniej słuchałem podcastów o grach, takich jak Rozgrywka na przykład. Słuchałem później podcastu Inicjatywy Wszystko Gra, czyli Kolaudacja Show, którym teraz też się trochę gościnnie udzielam. Forma takiego podcastingu jako odskocznia taka w podróży czy podczas jakichś robót domowych, to jest fajna sprawa, kiedy nie musisz sobie zajmować innych zmysłów oprócz zmysłu słuchu i słuchać o ulubionych rzeczach. Dlatego ja też słucham podcastów i fajnie jest je tworzyć, bo sam jej lubię słuchać. Tak, no. A ja też stworzę tak z tych prywatnych pobudek, że ja jestem tak rozgadany, że żeby się wygadać, to ja naprawdę tego potrzebuję już nawet fizycznie.
A gdzie lubię słuchać podcastów, to tu jeszcze poruszyłeś ten temat. Głównie samochód, żeby dojechać na festiwal filmowy, czasami trzeba się spakować, wsiąść w auto i jechać przez 3 godziny, nawet czasami po linii prostej. No co wtedy robić? Jasne. Słuchać radia i 50 razy tych samych przebojów? Nie, wolę ludzi, którzy gadają o tym samym, co ja lubię, czyli właśnie o kulturze. Tak, to ja mam tak samo, tyle że ja podróżuję pociągiem, więc to jest mój sposób na przetrwanie kilkugodzinnej nawet podróży. Więc pozdrawiamy Was serdecznie, słuchacze Konglomeratu, dziękujemy za zaproszenie. Trzymajcie się, heja. Dziękujemy, cześć. Cześć, nazywam się Agnieszka Brodzik i możecie mnie kojarzyć jako redaktor naczelną Carpe Noctem, gdzie możecie mnie poczytać albo posłuchać w karpiowym podcaście oraz od jesieni mniej więcej w przekładanym podcaście. Zaczęłam nagrywać, ponieważ nagrywać zaczął Hubert Spandowski, czyli Mando, którego na pewno dobrze znacie. Więc no, taka bezpośrednia przyczyna to w zasadzie no, była właśnie taka, że on zaczął nagrywać i w zasadzie wtedy dopiero dowiedziałam się o istnieniu podcastu, bo wcześniej nie miałam o tym zielonego pojęcia, aczkolwiek to nie jest do końca tak, że idea podcastów to jest coś tak kompletnie nowego, że trzeba jakiejś specjalistycznej wiedzy, żeby ogarnąć, co to jest i do czego to służy. Niemniej to właśnie dzięki Mando podcasty w ogóle znalazły się na moim radarze, więc właśnie to on jest bezpośrednią przyczyną tego, dlaczego zaczęłam nagrywać. Natomiast no, odpowiedź na pytanie, dlaczego nie przestałam nagrywać, przede wszystkim jest taka, że mi zawsze bardzo imponowały osoby, które potrafią się ładnie, składnie wypowiadać. W liceum wydawało mi się, że mam tę umiejętność. Ona w pewnym sensie zanikła w czasie studiów, ponieważ na studiach jakieś dłuższe wypowiedzi składałam zawsze po angielsku, ponieważ studiowałam anglistykę. I potem, kiedy zaczęłam w ogóle jeszcze pracę zawodową, a z zawodu jestem tłumaczem literatury, więc siedzę cały dzień, gapię się na komputer i do nikogo się nawet słowem nie odezwę. Więc to wszystko złożyło się na fakt, że moje umiejętności mówienia po prostu spadły na łeb, na szyję. Nawet teraz w sumie, kiedy już zauważyłam bardzo dużą poprawę tego, w jaki sposób mówię, w jaki sposób buduję wypowiedź mówioną, to jeżeli nastąpi jakaś przerwa w nagrywaniu podcastów, to nagle się okazuje, że mówię koszmarnie i używam bardzo prostego, wręcz prostackiego słownictwa i mówię i coś tam, no i wiesz, rozumiecie. Także to jest, może to zabrzmi głupio, że nagrywam po to, żeby móc fajnie mówić i fajnie nagrywać, ale wydaje mi się, że to jest jedna z ważniejszych moich motywacji. Druga jest taka, że ponieważ na Carpe działam mniej więcej odkąd skończyłam 18 lat, to chyba były takie pierwsze moje kolaboracje z chłopakami, z Przemkiem i Tomkiem wtedy. Więc no to już jest dosyć długo, bo teraz w zeszłym roku skończyłam 30. Więc chyba jesteście w stanie sobie wyobrazić, że po pewnym czasie po prostu to się nudzi. Że nawet jeżeli tematyka jest w pewnym sensie ściśle określona, ale nie aż tak, ponieważ moje zainteresowania literaturą tak trochę się zmieniają i to też ma swoje odzwierciedlenie w tym, co się pokazuje na Carpe. No niemniej ta nowa forma przekazu wydała mi się bardzo atrakcyjna po tylu latach pisania po prostu recenzji. Bo o ile owszem, w ramach po prostu pisania tekstów możemy stworzyć bardzo różne rzeczy i też mieliśmy zresztą przymiarki do tworzenia takich nie tyle wywiadów, co rozmów między nami, żeby właśnie jeszcze zanim pojawiły się podcasty, to często omawialiśmy taki pomysł, żeby stworzyć po prostu rozmowę o jakiejś książce, a nie na przykład dwie czy trzy recenzje różnych ludzi, żeby po prostu skonfrontować od razu nasze opinie,
No i też zawsze z takiej rozmowy po prostu wynikają różne fajne wnioski, nawzajem podpowiadamy sobie różne rzeczy i mnóstwo uwag tak jakby wychodzi dopiero w trakcie rozmowy, a które być może nie przyszłyby nam do głowy, gdybyśmy nie skonfrontowali swojej opinii z kimś innym. Więc w pewnym sensie, kiedy Mando podrzucił pomysł podcastu, nagrywając wtedy w Radio SK, to tak jakby to padło na bardzo podatny grunt, ponieważ już myśleliśmy o czymś takim, ale jeszcze tak jakby nie wpadliśmy na to, że przecież można by było w sumie nagrywać. Ja zresztą pamiętam na studiach, jak dla mnie, ja musiałam nagrywać na fonetykę jakieś różne teksty, wiadomo, wymowa, i dla mnie to było strasznie trudne, więc trochę te początki podcastów naszych, jeszcze możecie je przesłuchać, ale nie polecam, bo są koszmarne i nieraz już się zastanawiałam, czy nie lepiej by było usunąć te co najmniej, nie wiem, z 10 pierwszych odcinków, ponieważ no, jeżeli ktoś by zaczął przygodę z Karpiowym podcastem od tych pierwszych odcinków, czyli chronologicznie, to mógłby ją bardzo szybko skończyć. No niemniej, ponieważ miałam właśnie tę motywację, żeby mówić lepiej, żeby przestać się bać nagrywania, i też wiedziałam tak jakby od początku, że to będzie fajna nowa forma przekazu. Jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać dialogi, to ja w zasadzie już jakby czułam, że to jest tylko kwestia czasu i że to będzie po prostu ciekawe i fajne. I w momencie, kiedy to przechodzę w sumie do kolejnego punktu, czyli to jest po prostu strasznie fajne, w momencie, kiedy zaczęliśmy z chłopakami zgadywać się na to, żeby czytać tę samą książkę jednocześnie, umawiać się na jakiś termin i nagrywać na świeżo, znając książkę, podcast o niej, to w tym momencie po prostu frajda z nagrywania no, zwielokrotniła się. Nagrywanie solówek bywa fajne, czasami jest ciężkie, na pewno jest dużo trudniejsze niż nagrywanie w duecie czy tam w jakimś jeszcze większym gronie. No niemniej to jest zupełnie inna jakość. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć wam, co wy czujecie, w sensie czy wam się bardziej podobają solówki czy dialogi. Wiem, że to różnie ludzie mówią, różne są preferencje. Natomiast jeżeli chodzi o frajdę płynącą konkretnie z nagrywania, no to zdecydowanie no, dialogi biją na głowę solówki. Więc tak jak mówiłam, jedną z ważniejszych moich motywacji jest to, żeby po prostu zacząć fajnie mówić, ale gdybym miała powiedzieć, co sprawia, że wciąż nagrywam i że nie wyobrażam sobie nie nagrywać, to jednak po prostu ta frajda z tego, że robimy to wspólnie w jakiejś fajnej grupie i że to są po prostu strasznie ciekawe rozmowy. I dlatego będziemy nagrywać tak długo, jak długo będziecie chcieli nas słuchać, a może nawet jeszcze dłużej. Dziękuję, to wszystko z mojej strony i do usłyszenia. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam wszystkich z konglomeratu, jest nas tu więcej, reprezentujemy dzisiaj Strefę Mroku, ja jestem Jacek. Ja jestem Rafał, również ze Strefy Mroku obecnie. A ja jestem gościem Strefy Mroku, Arek z podcastu Bookbuster, a wcześniej z innych chyba 9 czy 10 podcastów, które prowadziłem. Chodził i wychodził Strefę Mroku. A tak naprawdę dzisiaj zostaliśmy poproszeni, żeby opowiedzieć wam, jak zaczęła się nasza przygoda z podcastingiem. I dosyć ciekawe jest to, że myśmy już o tym rozmawiali przed nagraniem, więc tak naprawdę teraz na mniejszym spontanie możemy o tym opowiedzieć. Ja zacząłem słuchać podcastów najpierw anglojęzycznych, a konkretnie amerykańskich, i strasznie mnie to zajarało, że rzeczywiście ktoś robi coś tak fajnego, a równocześnie jest amatorem. To jest jakby, tak zrodziło się przecież kino niezależne. No, wszyscy, którzy bardzo chcieli, nie bardzo potrafili, robili swoje, no i
był taki facet jak Roger Corman i się udało. I to mnie strasznie zafascynowało w samym podcastingu. I potem oczywiście wychodząc z założenia, że być może ja też coś chciałbym komuś opowiedzieć, to jest bardzo narcystyczne, ale ja do tego podszedłem trochę wstydliwie. I zacząłem nagrywać podcast z moim znajomym Patrykiem. Tak zrodził się podcast Sklepik z Horrorami, który, no właśnie, narcyzm, stał się chyba takim podcastem też w Polsce kultowym i to mnie bardzo cieszyło. Potem zamilkliśmy, ale jak się weszło w podcasting, to chyba nie można łatwo wyjść i wróciłem jako Strefa Mroku i nagrywamy wspólnie. Te grono się też rozszerza, podobnie jak zresztą na przykład Konglomerat, gdzie tam dołączają różni ludzie. Niesamowite jest jakby sam klimat nagrywania podcastów. Ja to bardzo lubię, to jest ekscytujące. Nie mówię o tym, że się słyszy swój własny głos, ale bardziej chodzi o to, że to jest coś, czego brakowało chyba w Polsce, to znaczy coś, co mają właśnie Amerykanie. Dzielenie się tak szerokim spektrum zainteresowań przez ludzi, którzy po prostu kochają to, co robią i mają możliwość opowiedzenia o tym tak ad hoc, tak jak teraz to robimy. I tyle ode mnie. Ja swoje doświadczenia płynące z podcastingu dzielę na dwa obszary, tak? W pierwszym jestem ja jako słuchacz, który nie może nie docenić po prostu tego szerokiego spektrum, tej skarbnicy informacji, jaką dostarczają ludzie, hobbyści, ale nie tylko. Z szerokiego spektrum naprawdę tematów, to jest ekologia, film, muzyka, styl życia, tak? Historia. Tego jest cała, cała masa. Ja tutaj tak w kontrpozycji stawiam zawsze YouTube, który no niestety podąża tymi narzucanymi w pewnym sensie przez trendy, tak? Rzeczami. Natomiast podcasting jest taką jakby oddzielną niszą troszeczkę. Oczywiście oni też dotykają, podcasterzy oczywiście dotykają tych rzeczy, które są popularne, tak? Tego się zazwyczaj nie da uniknąć, ale też podcasting pozwala na sięgnięcie do takich właśnie, tak jak my w Strefie Mroku, prawda? Nagrywamy podcast o serialu z lat 50. amerykańskiej telewizji, o klasyce kina grozy, tak? Rzeczy, które, no, powiedzmy sobie szczerze, nie są zbyt popularne, nie są na topie, ale oczywiście znajdują swoje grono słuchacze, tak? Natomiast drugi obszar to jest jako nagrywający, tak? Tutaj Strefa Mroku podcast stała się taką moją przystanią, bo nagrywałem wcześniej też w innych jakichś tam projektach sporadycznie, prawda? Natomiast to, w jaki sposób się człowiek twórczo rozwija, do źródeł sięga, tak? Chcą dostarczyć tej informacji, tak? Dla słuchacza rzetelnej, tak? Sprawdzonej, ciekawej też w pewnym stopniu, tak? Oczywiście takiej informacji, która wzbogaci słuchacza, to jest też taki osobisty dla mnie rozwój, tak? Osobisty kontakt z oczywiście ze słuchaczami, tak? Dlatego polecam wam wszystkim oczywiście Konglomerat, gdzie znajdziecie wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Gratuluję chłopakom rocznicy i oczywiście oddaję już głos mojemu koledze Arkowi. No to teraz moja kolej. Mój kolega powiedział kiedyś, że my jesteśmy takimi podcastowymi wycieruchami starymi, bo siedzimy już w tym podcastingu od 2008 roku, czyli już ponad 10 lat. Zacząłem nagrywać w kwietniu 2008, pamiętam. Od czego się zaczął podcasting u mnie? Od sensacji XX wieku w Radiu Z. Zacząłem słuchać słowa mówionego, wpadło mi to w ucho, potem szukałem czegoś do słuchania, czegoś od ludzi i trafiłem tak na podcasting. Na ten podcasting, który się dopiero w Polsce rozwijał i złapałem się, zacząłem sam nagrywać razem z moim bratem Adamem. Adam, pozdrawiam. Retro Radio, był kiedyś taki podcast nostalgiczny. Później miałem jakieś własne swoje projekty, Ruszaj się Bruno. W końcu wylądowałem w podcaście Bookbusters razem z Przemkiem. Podcast o książkach. Tematyka naszych moich podcastów była różna, od perelowskiej popkultury przez samoloty. Miałem taki kiedyś podcast, który się nazywał Sierra Papa. Tu też Przemka pozdrawiam, mojego współprowadzącego. No, po książki, filmy, 100 gram popkultury z mnóstwem kolegów robiłem. Co mi dał podcasting? Przede wszystkim dał mi sporo przyjaciół. Mogę teraz tak powiedzieć to, bo spotkałem się z ludźmi, z którymi znaliśmy się tylko z podcastów najpierw i te kontakty są do dzisiaj, co jakiś czas się spotykamy. Naprawdę żyjemy w dużej przyjaźni i piszemy sobie codziennie, bo żyjemy chyba w 5 czy 6 różnych krajach. Ale raz na 1,5 roku, raz na 2 lata robimy sobie zlot. Wtedy jest bardzo fajnie. No, co będę wam opowiadał, jak jest na zlotach, każdy wie. Dużo tematów do opowiadania.
No i co? I to tyle, no. Podcasty to znacznie lepsze medium według mnie niż YouTube, przy którym trzeba siedzieć, trzeba się patrzeć. Podcasty wkłada się gdzieś tam na uszy i się wędruje. I można robić tysiąc innych rzeczy, dowiadując się wiele fajnych, ciekawych historii z każdej tematyki naprawdę. I teraz jak podcasting wygląda w Polsce, to jest naprawdę mega. Do tego, pamiętam, dążyliśmy do tego, to chcieliśmy, żeby tych podcastów było tyle. Pamiętam, jak omawialiśmy kiedyś przegląd podcastowy tygodniowy, gdzie mogliśmy wszystkie podcasty, które w Polsce, omówić w godzinę. Teraz to byłoby niemożliwe. No. Także mamy teraz taki podcasting w Polsce, jaki zawsze chcieliśmy, i zostaje nadal w tym. No to jeszcze możemy tylko pożyczyć konglomeratowi 100 lat, tak? Mm-hmm. Mam nadzieję, że gdzieś tam za 100 lat będą was nadal słuchali, tak jak my dzisiaj słuchamy z archiwów jakichś tam audycji i też się czasami omawiamy w Strefie Mroku. Tak jest. 100 lat. Słuchacie audycji na blogu gniazdoświatów.net. Trochę mi jest trudno uwierzyć, że w zeszłym roku minęło 10 lat, odkąd nagrywam podcasty. Jestem Bartek, a wysłuchacie podcastu Kapok. Albo jestem Bartek, a wysłuchacie podcastu B180. A ten drugi był pierwszy. Nagrałem pierwszy odcinek w 2007 roku, zaraz po tym, jak wysłuchałem pierwszego Schwinga. I tak naprawdę nagrałem ten pierwszy odcinek, to była 3-minutowa recenzja Rozbitego Miasta z Batmanem. Właśnie po to, żeby pokazać chłopakom, jak to ja widzę, jak ja uważam, że należy to robić, że nie robimy jakichś niesamowicie długich odcinków i całej reszty, tylko krótko i treściwie. I bez 180 było Batmanie i trwał 180 sekund. Potem to się oczywiście pozmieniało. Bo założyłem kapok, w którym pojawiły się dziady z lasu, które polegały tylko i wyłącznie na radosnym pieprzeniu. Kilku kolesi siedziało, piło piwo i rozmawiało o różnych rzeczach. I za ten projekt dostałem europejską nagrodę podcastową w kategorii osobowość. Dla Polski, no ale dobra, słuchajcie, to się liczy. Once in a lifetime. A teraz nagrywam cały czas podcasty na swoim blogu, na Gnieździe Światów. Dosłownie przed chwilą zamknąłem trwającą dobrze ponad 3 lata odyseję, jaką były recenzje wszystkich tomów Świata Czarownic André Norton. Przeczytałem wszystkie, łącznie z 3 powieściami niewydanymi w Polsce, i zrecenzowałem je. Jeszcze czeka mnie nagranie podsumowania. Dlaczego to robię? Nie wiem, słuchajcie. To jest frajda. Dawno, dawno temu, 10 lat temu, lubiliśmy się powoływać na taki film Więcej Czadu z Christianem Slaterem. On tam gadał, nadawał swoją własną audycję radiową, bo chciał zmienić świat, bo miał poczucie, że to jest ważne, że on o coś walczy. Nie wiem, czy my o coś walczymy, ale na pewno jest to jakaś forma wyrazu. Taki moment, kiedy mówisz, opowiadasz o czymś, co fascynuje cię, co ci przeszkadza, co cię cieszy, i dzielisz się z tym z innymi. Czasem posłucha tego 80 osób, a czasem zdarza się, że i 1000, bo i takie przypadki miałem w Kapoku. Chyba rekordowy był wywiad z Maćkiem Łazowskim od Back City, Hell Hotelu i tego trzeciego na niebiesko, co był komiks o Zezusie, który rzucał piorunami w ludzi, bo go wkurwiali. To jest frajda. Słuchajcie, 10 lat miałem przerwy, miałem okresy, kiedy robiłem to regularnie. Kapok przez 2 lata nagrywałem co tydzień. I nie odpuściłem ani razu.
zawziąłem się i pomyślałem, że pokażę wszystkim, absolutnie wszystkim. Środowisko było teraz inne. Obecnie podcastami zajmują się profesjonaliści z innych branż, ludzie, którzy wykorzystują je do celów zawodowych, którzy mówią w nich o sprawach branżowych. To też jest fajne. Słuchajcie, to dowodzi tylko i wyłącznie tego, że ten typ audycji ma niesamowitą siłę, moc docierania, że potrafi być nośnikiem idei, potrafi być nośnikiem wiedzy, informacji i całej reszty. Gadam, pluję w gąbkę, dlatego że ludzie chcą tego słuchać. Dlatego, że gdzieś tam jest ktoś, kto czegoś się z tego wszystkiego dowie, coś z tego wszystkiego wyniesie, o czymś pomyśli i powie: rany, mam tak samo, albo nie, mam co innego. No i to jest też trochę, słuchajcie, poczucie misji. Przeczytałem cały świat czarownic, żebyście wy nie musieli. Pozdrawiam was serdecznie. Godaj. Hubert, Filip, dostaliśmy zaproszenie od konglomeratu. Od konglomeratu podcastowego. Chciałem powiedzieć, witamy w którymś tam odcinku podcastu Hammerside, ale nie, Filip. Zostaliśmy bardzo serdecznie poproszeni o podzielenie się naszą pasją, genezą. Naszą genezą. Najpierw chciałem cię zapytać, Hubert, czy słowo konglomerat kojarzy ci się dobrze czy źle? Bardzo dobrze mi się kojarzy, a ja chciałem z kolei powiedzieć, że teraz jeśli ktoś nie słucha podcastu Hammerside, to się zastanawia, mój Boże, co oni w ogóle nie potrafią ani jednej sensownej myśli sklecić. I to jest dobra reklama. Zajrzyjcie na hammerside.pl i będziecie wiedzieć, o co chodzi. Jesteśmy podcasterami, ja jestem Filip, Hubert jest Hubert. Jestem Hubert, jestem podcasterem. Tak, jestem podcasterami. Na tyle jesteśmy podcasterami, że nawet mamy dwa podcasty, Hubert, bo to nie tylko Hammerside.pl, ale też StarWars.pl, bo nasza fantastyczna kariera podcasterska zaowocowała powstaniem spin-offu podcastowego, co ewidentnie udowadnia, że na rynku jest potencjał. Lecz, ale powracając do głównego tematu. Powracając do meritum. Dlaczego podcast? Bo Polska jest 10 lat z tyłu za Ameryką i tam już, wiesz, podcasty są trochę przejrzałe. Jest ich na tyle dużo, rynek się nasycił, że tam już im się nie chce, a my teraz chcemy. Nie? My Polska ma za mało słuchaczy podcastów, a także za mało ma dróg dojazdowych do pracy, na trakcie których można by siedzieć i słuchać podcastów. Właśnie, bo w Ameryce się jedzie przez godzinę do roboty, a w Polsce się jedzie przez... No jak mieszkasz w Warszawie, to też jedziesz przez godzinę, ale tak to siedzi 20 minut, 15 i nie masz czasu przesłuchać całego odcinka, który potrafi trwać nawet 2 godziny. Ale Filip, zupełnie poważnie teraz mówiąc, zajęliśmy się podcastingiem głównie dlatego, że a... To jest powód pierwszy, tak? Nasza bogata przeszłość radiowa spowodowała, że zakochaliśmy się w fakcie gadania do mikrofonu. W brzmieniu własnych głosów. To nie ma w ogóle znaczenia, że ktoś nas słucha, czy nie. Ważne jest, że my gadamy do mikrofonu. Tak, ale jak się okazuje, ktoś nas słucha i mówi nam, że to wychodzi fajnie, więc to nas trochę napędza, mimo tego, że... Są to pojedyncze osoby. Tak, tego. Hubert, monetyzacja podcastu na razie znikła, ale zaowocowała tym, że możemy się dzielić naszą pasją, bo tak jak dawno, dawno temu nagrywaliśmy bardzo dużo rzeczy do radia, pozdrawiamy Polskie Radio Koszalin. Tak uznaliśmy, że kontynuacja kariery radiowej w wersji oficjalnej i proszę pana, umowa o pracę nie ma zbytniego sensu, ale jak można się spotkać po godzinach przy mikrofoniku i pogadać o rzeczach, które cię jarają, czyli jak wszyscy wiemy, są to tak istotne tematy jak ludzie w rajtuzach strzelający laserami z oczu, to my jesteśmy w tym dobrze całkiem. A także chciałem właśnie tak bardzo, Filip, już wiesz, osobiście powiedzieć, tak? Że my jesteśmy już w wieku, gdzie coraz trudniej jest spotkać się z przyjacielem na szczerą pogawędkę, a nagrywanie podcastu daje nam możliwość, żeby się zwentylować i pogadać o tym, co nas interesuje, a co niekoniecznie ma związek z poważnymi, codziennymi sprawami, czyli napieprzanie się superbohaterów na swoje dziwne moce. Tak, użyłeś słowa wentyl i właśnie przed chwileczką skończyliśmy nagrywać odcinek podcastu o Hanie Solo na potrzeby StarWars.pl i tam zostało użyte stwierdzenie przedmuchanie wentyla, więc oba podcasty to też Hammerside jest, to też jest kolejny dowód na ubogość naszego słownictwa, bo jak już złapiemy się jakiejś frazy, to trzymamy się kurczowo przez cały wieczór. Dlatego mamy nadzieję, że zechcecie wsiąknąć do podcastowego świata. Takoż przy udziale konglomeratu podcastowego, który brzmi jak analogowa korporacja trzymająca w szachu małe PRL-owskie miasto, w tym wypadku podcastowe, lub przy udziale naszego podcastu Hammerside, lub
ewentualnie StarWars.pl, jak wolicie. Podcastów jest cała masa, więc pozdrawiamy naszą podcastową brać, która jest bracią w eterze. Nie widzieliśmy się, nie spotkaliśmy się na piwie jeszcze ani razu, ale być może się, to nagranie spowoduje, że czasami wiesz, się widujemy z daleka, ale nasza fobia społeczna powoduje, że nie przyjdziemy się przywitać. Tak, dokładnie. Nie przyjdziemy się przywitać, ale za to zostawimy lajeczka lub komcia. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich potencjalnych nowych słuchaczy, wszystkich starych słuchaczy, słuchaczy konglomeratu podcastowego, myszmasza, zombie zwierza i całej reszty innych rzeczy, których w polskim internecie jest zaskakująco dużo i wszyscy trzymają, no dobra, pewnie nie wszyscy, ale ja jestem miły, więc powiem, że wszyscy trzymają zaskakująco wysoki poziom. Prawie tak wysoki jak my i chciałem na koniec w ramach autopromocji zostawić słuchaczy ze sloganem, który ostatnio nabyliśmy. Of all the podcasts in the world, Hammertight is one of them. Tak jest. Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. Koniec! Zarmiowy podcast! Cześć, z tej strony Paweł Mateja, Carpe Noctem. Za co lubię podcasty? Mógłbym powiedzieć po prostu to, co mówię zazwyczaj w takich sytuacjach, czyli że uwielbiam je za to, że mogę słuchać ich w czasie, kiedy mam zajęte ręce, kiedy zajmuję się po prostu jakimiś codziennymi czynnościami, które zwyczajnie są nudne, wiecie, kiedy prasuję, kiedy ubieram ziemniaki i tak dalej, i tak dalej. Ale prawda jest taka, że w takich chwilach mogę robić dużo innych rzeczy. Mogę słuchać muzyki, mogę słuchać audiobooków, więc mam wrażenie, że to nie o tym powinienem dzisiaj powiedzieć. I zacznę może od strony podcastera. Otóż nagrywanie najbardziej lubię za jego brak ograniczeń. Za to, że rozmówcy mogą być w zupełnie różnych miejscach. Ja w Gliwicach, nie wiem, Aga w Poznaniu, Szymas w Łodzi i tak dalej, a mogą być też na drugim końcu świata albo w kosmosie, to bez znaczenia, może nie licząc ograniczeń technologicznych. I lubię za to, jak potrafi płynąć dyskusja, zwłaszcza właśnie wtedy, kiedy nagrywamy razem w kilka osób. Za to, że możemy wchodzić w różne dygresje, że możemy czasem się posprzeczać i pozwolić sobie no właśnie na to, żeby dyskusja toczyła się swobodnie, toczyła się w takim kierunku, w jakim my aktualnie czujemy, że powinna pójść. Nie musimy się trzymać żadnego konkretnego planu. Uwielbiam to za to, że w trakcie tych dyskusji, w trakcie nagrywania podcastów jestem w stanie wpadać na jakieś nowe pomysły, na nowe przemyślenia, które trafiły mnie przez to, że ktoś inny coś przed chwilą powiedział. Podcasty są po prostu bardzo żywe, bardzo dynamiczne i mam nadzieję, że słuchaczom słuchanie tego sprawia tyle frajdy i radochy, ile nam nagrywanie. Ja zacząłem słuchanie podcastów od audycji Mando, od Radia SK, w którym zachwyciło mnie to, jak jeszcze przecież dopiero startujący podcaster Mando potrafił mnie oczarować swoją charyzmą. I słuchajcie, ja, który nie jestem wielkim fanem Kinga, no słuchałem tego naprawdę z zachwytem. I właśnie, podcast to nie tylko popularne tematy, jakieś bieżące, ważne wydarzenia. To nie tylko przerzucanie się faktami i argumentami, ale przede wszystkim charyzma podcasterów, ich zaangażowanie i emocje, które mnie jako słuchaczowi często się udzielają. I tutaj jakby wracając jeszcze do Mando, to pamiętam, że któreś zimy, słuchając jego zimowych czy świątecznych horrorów, to naprawdę ten taki świąteczny nastrój, ten wiecie, filmowy świąteczny nastrój, to udzielił mi się tak, jak bardzo rzadko się to zdarza. Jak nie zrobił tego od lat żaden film, żaden kawałek w radio, ani nic takiego. A to wszystko dlatego, że podcast to żywe emocje, żywi ludzie, których nie widzimy, ale których głos potrafi nam bardzo wiele przekazać. Myślę, że za to po prostu uwielbiam podcasting. No więc, drogie Konglo, wszystkiego najlepszego na wasze drugie urodziny. Cześć, z tej strony ekipa Kadr Ciwoko, Andrzej Nowak, Krzysztof Tymczyński. Chcieliśmy złożyć serdeczne życzenia z okazji drugich urodzin konglomeratu podcastowego. Trzymajcie formę dalej, róbcie, nagrywajcie do mikrofonów, puszczajcie to w eter.
Dokładnie, tak? Taki jest ciężki los podcasterów. Mhm. I zostaliśmy poproszeni o to, żeby w kilku szybkich żołnierskich słowach odpowiedzieć na dwa pytania. Jakież to są pytania? A wiedziałem, że mi zadasz, jak mi zgaśnie telefon, na którym to miałem napisane. Czekałem na to. Dokładnie. Dlaczego słuchamy podcastów i dlaczego je nagrywamy? Więc ja generalnie muszę. Dlaczego nagrywamy podcast, mógłby być bardzo długą historią. Dokładnie tak, więc odpowiemy najpierw na to, dlaczego słuchamy podcastów. Tutaj chyba musimy się oboje przyznać, że nie No. Ja zacząłem słuchać. Aha, zacząłeś słuchać. Tylko chciałem powiedzieć, że nie słuchamy za dużo podcastów. To prawda. W moim przypadku no, jest to, myślę, można spokojnie, nie licząc naszego własnego, o którym muszę odsłuchiwać moment siłą rzeczy. No to tak 2-3 tytuły, tak na dobrą sprawę słucham. No ale słucham tych podcastów, bo bardzo fajnie mi się przy tym spędza czas w domu, gdy jestem, gdy każdy z nas, podejrzewam, ma coś takiego, że lubi, gdy coś tam sobie brzdęka gdzieś w tle. No to ja generalnie, jak mam czas, jak jestem w domu, nie słucham muzyki najczęściej, tylko właśnie sobie wrzucam jakiś kolejny podcast. To dzięki temu mi się dużo przyjemniej spędza czas w domu. Ja najczęściej, jak myję naczynia, chyba słucham takich rzeczy, wiesz? Mhm. Albo jak robię coś, kiedy jestem w stanie kogoś słuchać, jak sobie lepiej figurki, powiedzmy, to też podcasty łamane przez audiobooki dobrze się sprawdzają. I też chyba są 2-3 podcasty, których słucham tak naprawdę. Jeden, który zaczął mój ziomek niedawno prowadzić. Kiedyś może będzie reklama, jak sobie zasłuży. Okej. Okay. I 2 anglojęzyczne, tak naprawdę. Jeden o dźwięku, a drugi o filmie. Okej, okay, a ja z reguły, znaczy ja z reguły, ja tylko i wyłącznie produkcje polskie, ponieważ mój angielski jest bardzo często się okazuje nie tak doskonały, jak myślę. Natomiast czemu nagrywamy podcast? Tak. Czy da się to zmieścić w minutę? Nie, mamy jeszcze spoko. Mamy jeszcze czas z tego, co tutaj widzę. Ogólnie historia jest taka, że my z Krzyśkiem znamy się z czasów istnienia portalu znanego jako DC Multiverse. Tak. Już ponad 10 lat. Naprawdę? No. Wow. Masakra. Tak czy siak? Nie. 2009 pierwsza MFK jest, 2018. No to, dobrze, no to prawie 10 no, lat. No, prawie 10 lat, wybacz. Dokładnie. I za każdym razem, jak widzieliśmy się na MFC, siedzieliśmy całą naszą redakcyjną grupą, bo to była najważniejsza część każdego festiwalu dla nas, zawsze truliśmy sobie nawzajem dupę, że powinniśmy coś zrobić. Był pomysł, żeby robić magazyn komiksowy. I to nawet wyszło 2 razy. Dwa? Dwa. Raz to nawet na płytach CD rozdawaliśmy na komiksowej w Warszawie, jakbyśmy handlowali czym. Niesamowite wspomnienia. Mm. I zawsze coś chcieliśmy zrobić. W zależności od naszego stanu na festiwalu różne pomysły były. Telewizja śniadaniowa. Tak, telewizja śniadaniowa była zdecydowanie naszym najlepszym pomysłem, jaki mieliśmy. Natomiast stanęło na podcaście, bo no, nie oszukujmy się, ja też miałem sprzęt, na którym moglibyśmy to robić w związku z moim hobby, łamane wykształceniem, łamane pracą, tak? No, to byłem w stanie to ogarnąć i jeśli chodzi o nagranie, i jeśli chodzi o jak to wrzucić. Plus chyba oboje jako kierowcy mamy styczność z radiem. Mm-hmm. Więc plus hashtag radiowa uroda zawsze. Więc zeszło na podcast. Chcieliśmy się jakoś podzielić tym, co sądzimy o komiksach. Bardzo staramy się pielęgnować nasze podejście luźnej rozmowy i broń Boże, nie chcemy wyjść na jakieś wyrocznie komiksowe, tylko po prostu jesteśmy dwójką gości, którzy lubią komiksy i o nich opowiadają. Tak, i staramy się robić to bez spoilerów już ponad 2 lata i dokładnie. Cały czas się chce. Dokładnie. I to jest chyba najbardziej regularna rzecz, jaką robię w życiu. I dobijamy do 5 minut, więc kończymy. Trzymajcie się ciepło, słuchajcie różnych podcastów, tak, tak. W tym naszego. Dokładnie. I no. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Czołem. We'll be right back.
Cześć, tu Damian z podcastu Fantasmagieria, podcastu o grach i nie tylko. Moja przygoda z podcastingiem zaczęła się pod koniec 2007 roku z własnym podcastingiem, znaczy z własnym podcastem, chociaż podcastu słuchałem wcześniej, zanim nawet oficjalnie miały taką nazwę. Wcześniej bardzo lubiłem radia internetowe i słuchałem właśnie taki plugin, shoutcast do Winampa. Było radio poświęcone części grze Half-Life, chociaż ono później się przerobiło w takie typowe radio dla graczy. I to był mój taki początek. I to był początek lat 2000. Nawet nie jestem w stanie teraz określić dokładnie daty. Później oczywiście bardzo dużo, jeśli chodzi o podcasty o grach, miał do powiedzenia serwis OneUp. I tam pojawił się jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy podcast o grach. I po wielu, wielu latach okazało się, że mój dobry kolega Zbyszek i bardzo dobry kolega Juliusz postanowili wskrzesić Załogę G. Załoga G to był taki magazyn internetowy, który były recenzje gier, recenzje filmów, popkultura, wszystko w formie właśnie takiego izinu. I wkrzesili Załogę G jako portal i przez kilka miesięcy nagrywali, czy tygodni nagrywali też podcasty Załoga G, czyli komentowali newsy, komentowali to, co się pojawiało na stronie Załogi. Później przemianowali nazwę serwisu Załoga G na Game Hot, żeby było bardziej tak przebojowo. I tak sobie pomyślałem, że w sumie może ja bym mógł spróbować, może bym się sprawdził. I poprosiłem Juliusza wtedy i Benka, Bernarda, Trzmisie, czy by chcieli nagrać ze mną właśnie taki próbny odcinek. I okazało się, że okej, wyszło okej. No i tak to się zaczęło. To był mój początek, początek 2008 roku, styczeń. I od tamtego czasu nieprzerwanie nagrywam. Rozmawianie o grach, o popkulturze jest dla mnie ogromną pasją i uwielbiam po prostu nagrywać podcasty, dlatego że to jest jakby mój sposób na wyrażenie opinii, ale jednocześnie w jakiś dosyć sposób kreatywny. Podcast jest tak specyficznym medium, zastąpił całkowicie radio gadane, dlatego że nie ma takiego określonego formatu, nic nas nie ogranicza. Jeśli chcemy porozmawiać o czymś, to rozmawiamy do momentu, do którego mamy coś jeszcze do powiedzenia. A niestety forma radiowa jest taka, że mamy takie bloki, w których trzeba się zmieścić, później trzeba puścić muzykę, później to są wiadomości. Czasami, kiedy się robi naprawdę ciekawie, to niestety musimy się pożegnać z gościem. Na podcaście możemy rozmawiać godzinę, dwie, trzy, jeśli jest temat, i to mi się bardzo, bardzo podoba. 10 lat temu nie było tak dużej konkurencji, jeśli chodzi o, znaczy ja się śmieję oczywiście, używam słowa konkurencja, ze względu, że w tym momencie, kiedy jest tak naprawdę dużo podcastów o grach, konkurujemy o czas słuchaczy. Więc ja się śmieję, że po prostu wszystkie podcasty są tak naprawdę zaprzyjaźnione. Nie ma chyba jakiejś wrogości specjalnie. Jeśli by była, to prawdopodobnie w jakiejś takiej żartobliwej formie. Ale kiedy zaczynaliśmy nagrywać Fantasmagierię, to naprawdę były tylko trzy podcasty o grach, które ja jestem w stanie wymienić tak od razu. Oczywiście to był Game Hot, to była Poligamia i to byliśmy my. Więc ja bardzo się cieszę, że jest taka różnorodność, że każdy podcast jest inny, jest specyficzny, że właściwie jeśli chodzi o nasze poletko, to żaden z podcastów o grach nie przypomina kolejnego. W każdym jest coś innego. Nawet jeśli gościnnie występujemy u siebie, ja bardzo polecam oczywiście podcast Grysław Ryszarda Chojnowskiego, który często występuje w Fantasmagierii. Oczywiście, kiedy Piotr Kuldanek nagrywa Fantasmagierię, to jest w sumie trochę innym Piotrkiem niż kiedy nagrywa rozgrywkę, więc dla mnie każdy, kto chce posłuchać o grach, chce posłuchać o popkulturze, ma niesamowity wybór. Jest totalny przepych, ale taki pozytywny, jeśli chodzi o scenę podcastingową w Polsce, i ja bardzo się z tego cieszę. I tak właściwie chyba takim najciekawszym, chociaż niestety nie zdarza mi się to zbyt często. Nie jestem rozpoznawalny z twarzy, ale są osoby, które nie tylko znają Fantasmagierię
jako podcast, ale też mówią o tym, że Fantasmagieria to jest jeden z nich ulubionych podcastów, że od tego ich się zaczęła przygoda z podcastingiem, że cieszą się, że mogą mnie poznać. I to strasznie łechcze moją próżność. Jednocześnie no sprawia, że bardziej mi się chce nagrywać i podzielić się wrażeniami w ogóle w tym na przykład momencie z imprezy Pixel Heaven albo pogadać z chłopakami i poprzeżywać na przykład to, co się dzieje obecnie w branży. To jest świetne. Więc moja przygoda z podcastem jest właśnie tak. Houston, we have a problem. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Masa kultury. World's heavy. Kultura o masowej sile rażenia. Hail to the king, David. Witamy w Masie Kultury, audycji... Nie, to nie jest Masa Kultury, to jest konglomerat podcastowy. Prawie udało nam się przejąć, ale się powstrzymaliśmy. Z tej strony Michał Kowal z Gdańska i Szuman Adamus prosto z Poznania. Cześć, witam wszystkich. I dostaliśmy prośbę od Jerego. Tak, Jerry nas poprosił, żebyśmy wam powiedzieli, jak to się stało, że słuchamy podcastów, dlaczego słuchamy podcastów i dlaczego je nagrywamy. Tak, a że Jerego bardzo lubimy, bo też z nami współtworzył przez pewien czas Masę Kultury. Nim ruszył na swoje, no to musimy odpowiedzieć. Więc Szymonie, nie wiem jak z tobą. Dlaczego? No nie, właśnie nie wiem jak z tobą, Michał, ale ze mną to jest tak, że w świat podcastów wciągnąłeś w zasadzie mnie ty, jak mi zaproponowałeś, żebyśmy zaczęli nagrywać Masę Kultury. A później, po pierwsze, do nagrywania Masy Kultury już się tak przyzwyczaiłem, że po prostu już od wielu, wielu, wielu lat, mimo że teraz trochę rzadziej, ale jednak lubię to raz na jakiś czas robić, bo to jest po prostu przyjemne. Po pierwsze, żeby sobie z tobą pogadać o popkulturze, a po drugie dlatego, że się zebrało trochę osób, które poznaliśmy już nawet na żywo wokół nas i mimo, że to nie jest jakaś duża grupa, to po prostu fajnie jest tym ludziom coś dać. Ja wiem, że oni za każdym razem się cieszą, jak coś publikujemy, rozmawiają z nami i po prostu to jest mega przyjemne. A podcastów słucham w taki sam sposób, jak słucham audiobooków. Dla mnie to jest już teraz nie nowe, ale od kilka lat temu to było coś nowego. Totalnie nowa forma konsumowania opowieści i obojętnie, czy to jest świetnie przeczytany, czy zagrany przez wielu aktorów audiobook, z których się cieszę najbardziej, czy to jest podcast kogoś, kto lubię, kto w mądry sposób albo ciekawy sposób opowiada o czymś, co mnie jakoś tam fascynuje, to po prostu strasznie, strasznie przyjemnie mi to umila ten czas, kiedy mogę wyłączyć teoretycznie mózg, bo robię coś mechanicznego, czym się nie muszę za bardzo przejmować. I wtedy na przykład odkurzanie mieszkania, albo jazda samochodem 3-godzinna, albo łażenie na zakupach godzinę, albo coś takiego w sklepie, w ogóle nie jest dla mnie żadnym wysiłkiem, bo po prostu mam w uszach albo ulubioną książkę, albo ulubionego podcastera, albo ulubioną historię. Ja w taki sposób słucham i dla mnie to jest największa wartość tej formy rozrywki, czy to podcastów, czy audiobooków. Ja nie wiem, dlaczego zacząłem i jak zacząłem. Prawdopodobnie odpowiedź na to się znajdzie w pierwszych odcinkach Masy Kultury, bo pamiętam, że o tym rozmawialiśmy. Natomiast nie pamiętam, co mówiliśmy, a to było bardzo dawno temu, bo 6 lat temu. Wow. Natomiast podcasty to jest forma, która pozwala mi sobie jakoś sobie czas spędzić, ten, który nie mogę spędzić inaczej. Ja mogę posłuchać sobie ludzi w momencie, kiedy robię inne rzeczy. Może tak. Mhm. Nie zajmuje mi to uwagi jak książka, film. Nie muszę jej poświęcać. Podcast to jest coś, co towarzyszy mi w tle. Poza tym podcast jest dlatego fajny, bo jest pewną intymną formą relacji. Nie wiem, czy wy tak macie, natomiast ja mam coś takiego, że jak posłucham jakiegoś podcastu, posłucham kilku odcinków, to ja się czuję z tymi ludźmi, którzy nagrywają jak ziomy. Ja pamiętam, czy kiedyś spotkaliśmy, czy nie, to są dla mnie moi znajomi. Tak. Ja pamiętam w ogóle, to się trochę zmieniło, bo dla mnie pierwszymi podcastami, z którymi miałem styczność, to jest Fantasmagieria, która do dzisiaj nadaje i prawdopodobnie Nieczyste Zagrywki, które do dzisiaj w pewnej formie dalej istnieją jako Niezatapialni, przy czym już całą ekipę Niezatapialnych bardzo dobrze znam. Z Fantasmagierą też Damiana znam. Więc jakby to też przeszło do jakichś tam normalnych znajomości międzyludzkich potem, ale zawsze mi się to podobało, że jest to jakby kontakt ze znajomym, po prostu. Ktoś do mnie siedzi, gada mi do ucha i jest to mój kolega. Także to mi się najbardziej zawsze podobało. Oraz to, że te podcasty, no,
one tam zawsze były. Starczy sobie zrobić kilka klików i już możemy czegoś posłuchać. Mi się strasznie podoba to, jak się ten rynek rozwinął, w tym sensie, że wielu ludzi, którzy kiedyś tylko się być może zastanawiali, że chcieliby coś robić, to teraz nagrywają regularnie podcasty i czy to komuś pasuje, czy nie, to teraz znalezienie podcastu na dowolny temat, jaki was interesuje, jest zerowym praktycznie problemem, a najczęściej macie wybór kilku polskich i kilkadziesiąt zagranicznych i zawsze znajdziecie coś dobrego. A to jest też fajne, mi to też się w podcastach bardzo podoba, że to jest troszkę inna forma przekazywania wiedzy, treści niż ta, do której dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni w nowoczesnych mediach, że to jest właśnie nastawienie na to, żeby to właśnie było długie, konkretne, bez pośpiechu i kompletnie inaczej niż tam 280 znaków na Twitterze czy same tytuły na Facebooku. To mi się bardzo podoba, że można po prostu się nasłuchać, a jeśli ktoś ma wiedzę albo umiejętność opowiadania fajną historii, to po prostu się tego dobrze słucha, można się dużo przy okazji nauczyć. Tak, ale jeżeli wy to słuchacie, to na pewno słuchacie podcastu, więc do czego my was w ogóle przekonujemy? Właśnie, co mi radzę. Natomiast jeszcze możemy życzyć za to konglomeratowi kolejnych 2 lat to mało. Mało. Żebyście przynajmniej dociągnęli do naszego wieku, ale za to z taką samą niesłabnącą siłą nagrywania, jaką macie teraz. Tak. Czyli dużo treści i jeszcze więcej treści. Tak. Także życzymy wam tak kolejnych lat. No i oczywiście budujcie tą popularność, bo to jest to, czego podcastom w Polsce brakuje. My trochę technologicznie przegapiliśmy ten moment, kiedy w Stanach jakby przez technologię podcasty stały się popularniejsze. W Polsce ten moment nigdy nie nastał i obawiam się, że nigdy już nie nastanie. Natomiast tak, nie zmienia to faktu, że ci Don Kiszoci podcastingu fajnie, że działają. I tak walczą z wiatrakami, sławiąc sławę podcastingu w waszych uszach. Także konglomeracie podcastowy, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Róbcie dalej to, co robicie, bo robicie to dobrze. No, to wszystkiego dobrego po prostu. O, 100 lat. Niechaj żyją nam. Hej. Hej.